Już po raz dziewiąty Wspólnota Ziemi Dębickiej zorganizowała raut niepodległościowy, który podobnie jak w roku ubiegłym odbył się w Domu Kultury Kosmos. W części oficjalnej ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w konkursie Niepodległość jest z nas. Podobnie jak w roku ubiegłym, raut niepodległościowy odbył się w Domu Kultury Kosmos. W tym roku miał charakter szczególny, bo był związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Prezes Wspólnoty Ziemi Dębickiej Stefan Bieszczad w swoim przemówieniu mówił, że nie ma większej wartości niż wolność naszej ojczyzny i dlatego należy się zastanowić, jak tą niepodległość wzmocnić. Polskość, niepodległość, patriotyzm. To dziś pojęcia, których znaczenie bywa przeinaczane, kwestionowane i wykorzystywane instrumentalnie w bieżących sporach politycznych. Są tacy, dla których święto niepodległości to tylko okazja do zaognienia konfliktów, czy wręcz szkodzenia międzynarodowej pozycji naszego kraju. By upokorzyć Polaka dziś, wcale Niemiec nie musi pluć mu w twarz. Nierzadko to Polak poniża Polaka, tylko dlatego, że ten drugi inaczej głosuje w wyborach, chodzi na inne manifestacje, czy wreszcie wierzy w inne wartości. Raut poprowadzili Aleksandra Małozięć i Jan Borek. Podczas rautu niepodległościowego rozstrzygnięte zostały konkursy dla przedszkolaków, symbole narodowe i regionalne, Dębica, moja mała ojczyzna oraz dla dzieci i młodzieży. Niepodległość jest z nas. Były to konkursy plastyczne dla młodszych dzieci oraz literackie, recytatorskie i krasomówcze dla uczniów szkół średnich. Zarówno wśród przedszkolaków, szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych te konkursy cieszą się ogromnym powodzeniem i to jest taka ogromna satysfakcja, dlatego że tu też rozbudzamy to myślenie o wolności, o ojczyźnie, o niepodległości i też dzieci, młodzież muszą przemyśleć tą sprawę, żeby się przygotować do takiego konkursu, jak również ich opiekunowie. Podczas rautu nagrodzono tych uczestników, którzy zdobyli wyróżnienia w konkursie Sapere Aude na najlepszą pracę dyplomową związaną z ziemią dębicką. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Maciej Małozięć, dyrektor Centrum Edukacji Katolickiej Kana w Dębicy. Konkurs Sapere Aude w swoich założeniach przede wszystkim ma kształtować świadomość regionalną. Jest to też taka idea, aby w studentach, studentów interesować tematyką lokalną, aby w swoich badaniach naukowych podejmowali właśnie te wątki związane z naszym regionem, a dzięki temu też, żeby stan naszej wiedzy o regionie był bogatszy, żebyśmy jako społeczność, która nie posiada ośrodka akademickiego, wzbogacali się właśnie o dobre wyniki prac badawczych prowadzonych przez studentów na studiach, czy to pierwszego, czy to drugiego stopnia. Atrakcją wieczoru było wspaniale przygotowane widowisko artystyczne Niesieni Nadzieją w wykonaniu grupy artystycznej Safo oraz szkoły tańca Soul Dance, podczas którego występujący artyści śpiewem i tańcem przenieśli nas do czasów, kiedy Polska była pod zaborami. Pomysł zrodził się w gronie wspólnoty, Stowarzyszenia Wspólnoty Ziemi Dębickiej, żeby tym razem, zresztą mamy co pokazywać, bo te zespoły już naprawdę osiągnęły wysoki artystyczny poziom. Przecież tancerze z szkoły Soul Dance to mistrzowie Polski, Europy, świata. No to jest czym się szczycić, jest co pokazać. Wychowankowie Dominiki Migoń też osiągają już mistrzowski poziom. Udaje się tutaj przyciągnąć, zaprosić do pracy w Miejskim Ośrodku Kultury naprawdę świetnych fachowców. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że muzycznie czuwa nad tym Piotr Madura, że przygotowuje wokalnie Magda Białorucka. To są świetni fachowcy i później efekty widać na scenie.
Za pomoc finansową w przygotowaniu tego widowiska podziękowały Stefanowi Bieszczadowi, Edyta Mędrek-Śliwa, właścicielka szkoły tańca Soul Dance, i Dominika Migoń, która kieruje grupą SAFO w Miejskim Ośrodku Kultury. W tak nieprawdopodobnie profesjonalny, fantastyczny, piękny sposób nasza dębicka młodzież i dzieci właśnie ukazały nam tą radość poprzez formę i treść. Jestem zauroczony i szczęśliwy z dzisiejszego dnia. Tradycyjnie już raut zakończył się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. To była już 9. edycja Rautu Niepodległościowego, organizowanego w Dębicy przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej. Impreza wyjątkowa o charakterze patriotycznym, będąca żywą lekcją historii i podobnie jak w latach ubiegłych oryginalną formą wspólnego świętowania i wyrażania radości z tego, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. Reportaż z Rautu już wkrótce na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.